Bardzo miło mi powitać Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pani Krystyna Nowakowska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby w pracowni profesora Jerzego Bandury. Jej prace prezentowane były na wielu wystawach w Polsce i za granicą, na wystawach zbiorowych i indywidualnych, między innymi w Holandii, Szwecji, Luksemburgu, Niemczech i Austrii. Bardzo miło mi powitać Panią dzisiaj w studiu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, witam. Ten kolor czerwony, który Pani założyła, żeby spotkać się z nami tutaj w studiu radiowo-telewizyjnym, myślę, że świetnie opowiada o Pani stanie ducha. To jest mój ulubiony kolor. Jak ktoś kiedyś mnie zapytał, czy ja lubię. Ja to lubię od dziecka i tak już mi pozostało. I często Pani w czerwienie się ubiera? Fakt, że są takie dni, kiedy czuję to w psychice, że nie bardzo, że przerasta mnie ta czerwień, ale generalnie to jest naprawdę czerwień, róż też, fiolet. To są moje ulubione kolory. Ten kolor dodaje energii. To jest coś takiego, że jak zakładam i widzę, że się w nim fajnie czuję, to będzie dobry dzień dla mnie. Ale ten kolor też pasuje do Pani twarzy, do Pani mimiki, do tego, co twarz pokazuje, a co Pani ma w środku, czyli taką dobrą energię, taki optymizm, takie postrzeganie świata w sposób niezwykle radosny. Zakładanie, że świat jest dobry. To prawda, jestem niepoprawną, jak ja zawsze mówię, niepoprawną optymistką i nawet w tych takich trudnych chwilach, które gdzieś kiedyś mnie tam w życiu spotkały, to optymizm dodawał mi otuchy i rzeczywiście mogłam wyjść na prostą i to było to, co trzymało mnie. Lepiej się żyje optymistom. O, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że optymizm pomaga w życiu. A wracając jeszcze do tego koloru, czy on przekłada się na pani życie artystyczne? Właściwie to chyba tak, bo jednak ta energia, która gdzieś tam wewnątrz we mnie drzemie, przekłada się później na te moje prace. Bo pamiętam, jeżeli już tak mówimy o kolorach i o tym optymizmie, takie rok, kiedy dużo jeździliśmy na plenery do Francji na południe razem z mężem i miałam taki rok, kiedy widziałam to w swoich obrazach. Były bardzo ciemne i mroczne, co rzeczywiście później zawyrokowało tym, że odbiło się na moim zdrowiu i chyba jest coś takiego w człowieku, że kolor buduje psychikę. Czyli musiało być w tym, że już coś tam we mnie drzemało, że później to wypłynęło na zewnątrz. Pytając o kolor odnośnie do Pani prac, to miałam na myśli bardziej jeden do jeden. Czy używała Pani swoich, mamy tutaj katalog, do której Panie Kubo mam do tej kamery pokazać, Pani katalog, Pani prac. Czy wykorzystuje Pani ten kolor swój ulubiony jako materię też w swoich pracach? Jeżeli kolor brązu może być gdzieś tam zaliczany do czerwieni, to tak, ja uwielbiam brąz. Może być zaliczany? Może być, bo brąz ma swój kolor, swoją barwę i wszystko zależy również od patyny, jaką nadamy tej rzeźbie patynę i to w dużej mierze tak. Mówią, że w ogóle brąz jest czymś zimnym, bo to jest metal. Nieprawda, ja tak nie uważam, że tylko drewno może być ciepłe. Owszem, w dotyku tak, ale kolor chyba w rzeźbie przede wszystkim może być w tych emocjach, które człowiek przekłada, tworząc swoje myśli. To widać później w tej rzeźbie, bo jednak to tak jak i w obrazie, że ten odbiór u widza wyraźnie mówi o tym, czy odczytuje te emocje, czy nie. A to chyba to są chyba te kolory, które człowiek gdzieś tam wrzuca w to. Przygotowując się do spotkania z Panią, nie ukrywam, że postarałam się, gdzie tylko mogłam, zobaczyć Pani pracę, choćby w takich katalogach. I próbowałam jako niewprawny obserwator artystycznych przedsięwzięć, ale jako widz. Ja myślę, że to też jest cenne dla artysty zdanie zwykłego człowieka, prawda, nie znającego się na sztuce. Próbowałam sobie znaleźć w sobie odpowiedź, co we mnie czyni oglądanie pani prac. I muszę powiedzieć, że one mi się
bardzo spodobały, głównie dlatego, że w każdej z tej pracy jest coś strzelistego, coś wertykalnego, co kieruje myśli ku górze. I jest w tym dużo optymizmu w tych pracach. Te prace, jak się ich oglądnie więcej w krótkim czasie, to one powodują, że człowiek się lepiej czuje. Czy spotkała się Pani może z taką opinią na temat swoich przedsięwzięć artystycznych? To pytanie jest całkiem słuszne, ponieważ tą strzelistość bardzo zarzuca mi mąż, że te wszystkie rzeźby są dość zakończone takimi ostrymi. Tymi. Dla mnie to jest coś takiego, że chciałabym, żeby ta rzeźba była taka niezamknięta, żeby nie była zamknięta. Ona musi być lekka, strzelista i dawała takie wrażenie, taki, wbrew temu, że jest z brązu, żeby miała taką lekkość w sobie. Zajmuje się Pani rzeźbą ze szczególnym upodobaniem do unikatowych form kameralnych tworzonych w technice wosku traconego. I muszę przyznać, że o ile z trudem rozszyfrowałam pierwszą część zdania, to nie wiem, co to jest wosk tracony. To jest najstarsza technologia, jaka istnieje, polegająca na tym, że tworzy się w wosku. Oczywiście nie jest to tak, że tam bierze się świeczkę i coś tam lepi. Kupuję wosk pszczeli, który tam po swojemu jakoś tam uzdatniam, topię i wylewam na takie płyty typu jak kartka papieru, ale o grubości 2-3 mm. I z tego wykrawam, ale wcześniej oczywiście muszę mieć pomysł, koncepcję danej rzeźby. Do tego mam specjalną taką lutownicę, czyli zgrzewam ten wosk, formując rzeźbę. A tam ją odpowiednio później drutuję, wzmacniam, robię konstrukcję metalową i oddaję to do odlewnika. Odlewnik to tam robi znowu układ odpowietrzeniowy, układ wlewowy, później robi specjalną formę, taką obtacza masą. To idzie do wypalenia, wosk wypływa. I to jest to tracenie. I później w to puste miejsce wlewa się brąz. I wtedy, kiedy to wystygnie, to się rozbija. Dlatego to jest unikatowe, ponieważ zawsze powstaje tylko jeden jedyny egzemplarz. Jedna jedyna rzeźba. Niestety jest to dość drogie, bo to powielanie na przykład na mułek, odlewanie, to można robić dość dużo, natomiast to jest jednorazowe. Rzecz polega na tym, że tą metodą można robić bardzo skomplikowane rzeźby. A te moje rzeźby są rzeczywiście bardzo skomplikowane w swojej budowie. Także nie byłoby to możliwe odlewanie na mułek, spawanie, bo generalnie się duże rzeźby spawa. Nie byłoby możliwe zrobienie formy silikonowej, ponieważ byłoby to szalenie i kosztowne, i skomplikowane. Także uwielbiam wosk, już nie mówiąc o tym, że jest bardzo przyjemny w dotyku. A wielu artystów właśnie taką wybiera, taki sposób pracy? Nie, to jest unikatowe też, tak? Tak, to rzeczywiście niewielu rzeźbiarzy się zajmują tą metodą. Musi być dobry odlewnik. To zaznaczmy, że odlewnik to jest zupełnie inna metoda, wymaga innego oprzyrządowania, jak gdyby w tym temacie, więc tak mówiąc skrótowo. Ale swoją drogą mieć męża, profesora Akademii Sztuk Pięknych, jeszcze z tej samej dziedziny, z tego samego wydziału co pani, to ja nie wiem, czy to jest takie bardzo łatwe z punktu widzenia artystycznego. To znaczy, łatwe może nie jest, ale jest korzystne, bym tak powiedziała, dlatego przynajmniej ja to tak przyjmuję, że w momencie tworzenia człowiek potrafi sam siebie zagłaskać. Wydaje mu się, że to jest takie genialne, co stworzył, że to jest absolutnie skończone dzieło, ja już się tego nauczyłam, że odstawiam daną pracę na parę dni, żeby spojrzeć świeżym okiem i dopiero wtedy widzę mnóstwo błędów, które jeszcze mogę poprawić, bo w momencie, kiedy się odleje rzeźbę, to już niestety ten proces jest nieodwracalny.
I wykorzystuję tu właśnie mojego męża i proszę go o korektę. Także zresztą to działa w obydwie strony, czyli on też tak tam od czasu do czasu prosi, co ja sądzę na ten temat. No i to jest ten bardzo dobry punkt. Mąż jest dla pani pierwszym brakarzem, a pani jest pierwszą brakarką dla męża w pracy, prawda? W pewnym sensie tak. A mąż jaką techniką pracuje? Różnie. Ponieważ dużo zajmuje się medalierstwem, więc to się odlewa na mułek. Ale te jego formy przestrzenne też odlewa na wosk tracony. Dużo rzeczy spawa też, więc to jak gdyby bawi się różnymi metodami, różnymi możliwościami. Natomiast ja jestem dość taka wierna woskowi, tej metodzie na wosk tracony. Proszę powiedzieć mi, czy pani rodzice sekundowali pani w tych pierwszych dziecięcych artystycznych działaniach? Moja mama z zawodu była doskonałą krawcową. Rzeczywiście to, co tworzyła dość długo, to były naprawdę dzieła artystką, sztuki. Artystką. Miała, no, naprawdę, to był cudowny dar. I z tego powodu u nas dość dużo pań się jakoś gdzieś tam przewijało. I to nie było tak, że moja mama tam jakoś widziała, że ja tam dużo rysuję, jakoś mnie to mocno pasjonuje. Natomiast panie, które przychodziły, które były bardzo zaprzyjaźnione z moją mamą, zauważyły to. I jak gdyby jednej pani, ja nie pamiętam w tej chwili ani imienia, ani nazwiska, która powiedziała, że powinnam iść do szkoły plastycznej. To dało jak gdyby... To było też ziarno, tak? Tak, że jednak Jarosław, najbliżej Rzeszowa i tam skończyłam liceum plastyczne. No tak, ale myślę, że w wieku 15 lat dla dziewczynki 15-letniej porzucić rodzinne miejsce, miejsce urodzenia, niby niedaleko, bo do Rzeszowa, ale to chyba nie było takie bardzo łatwe. Pani mieszkała wtedy gdzie, na co dzień? Mieszkałam w internacie. To znaczy no, przez pierwszy pół roku mieszkałam nawet na stacji i dość daleko miałam do szkoły, bo prawie 25 minut trzeba było iść. Ale to było tak fascynujące wtedy dla mnie. Poza tym, kiedy pojechałyśmy z mamą na egzamin, kiedy zobaczyłam teren szkoły, ten amfiteatr, ogród, to naprawdę tak mnie zachwyciło, że postanowiłam tam za wszelką cenę być. No i udało się. Ale jeździła pani w niedzielę do domu? Tak, jeździłam. Nie było to takie łatwe, że można było wtedy, kiedy się chciało. Mieszkając w internacie, trzeba było mieć swój dzienniczek, wyjazd, podpis rodziców. Mało tego, przez te 5 lat byliśmy tam dość trzymani krótko, bo za wyjazd czy coś trzeba było okupić pracą, czyli zrobienie wcześniej szkiców, rysunków. Także dyscyplina była dość... Skoro pojęła pani tak w tym liceum plastycznym dobrze, co mnie nie dziwi, ponieważ miałam przyjemność rozmawiać z osobami, które to liceum skończyły i wszyscy jednogłośnie twierdzili, że to było wspaniałe liceum. Tak, byli wspaniali pedagodzy, mimo że mieszkając w internacie była dość duża dyscyplina. Wtedy to nie było tak wesoło, że... Rzeczywiście jakoś tak sobie tam musieliśmy radzić, robiliśmy różne sztuczki, uniki, ale to wyszło nam na dobre, żeby skończyć to liceum. Po tym liceum bardzo dużo się dostawało na studia. No właśnie, tak. To było dużym plusem. Do akademii się dostało. No. Tak. A zapamiętała pani nauczycieli albo osoby, które miały na pani wpływ, na pani ścieżkę artystyczną? Albo na panią jako młodą dziewczynę? Było dość sporo pedagogów. Była fantastyczna pani od języka polskiego, Anna Jenke, która w tej chwili jest błogosławioną. Był wspaniały profesor Śliwiński Wiktor od malarstwa, kolorysta, przecudnie malował rzeczywiście. Kogo jeszcze? Nasza wychowawczyni w internacie, Halinka Tobiasz, która nas trzymała dość krótko i była taką osobą nam bardzo matkującą, ale szalenie wymagającą rzeczywiście. Były też osoby takie dość, mogłabym powiedzieć, groteskowe, wychowawca męski Dziurman, który krótko trzymał chłopców i bywał na dyżurze w
na dyżurze w czasie obiadów, no to też była zabawna postać.